Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj postanowiłam, że nagram po prostu vloga. Zjadłam śniadanie, teraz przyszłam się do łazienki tutaj ogarnąć, robię sobie pielęgnację, trochę się ogarnę i potem biorę się za sprzątanie, więc jeśli jesteście zainteresowani takim dniem dzisiejszym z nami, takim domowym, więc na początek ja używam takiej pasty naturalnej, bez żadnej chemii. Ona jest po prostu w 96% naturalna. Do mycia twarzy używam taką piankę oczyszczającą dla skóry suchej i podrażnionej z ziaj. Ona jest super delikatna i bardzo pięknie, bardzo fajnie tą skórę po prostu oczyszcza. Zbyt dużo pielęgnacji nie mam, dlatego że ja nie jestem osobą, która nawala na siebie tony chemii i w ogóle. Jeśli chodzi o krem pod oczy, to jest taki krem, taka bardziej pianka. I to jest taka forma jakby takiej chmurki. Ja tego biorę naprawdę bardzo, bardzo malutko. To sobie rozprowadzam po prostu tak na palcach. Używam najprostszy krem do nawilżania skóry. Bez żadnych kombinacji, nie jakieś tam kurde, nie wiadomo co. Ja jestem wielką fanką marki Ziaja. Jak widać. To Ziaja. To jest oczywiście Eveline. Eveline Wonder Match. Ja nie lubię za bardzo nakładać na siebie, na całą buzię podkładu, dlatego ja nakładam tylko niewielką ilość. O, tyle gdzieś. Widzicie? Tyle. Nakładam tylko tutaj. Tylko to. Teraz wezmę sobie tą, bo mam dużo paletek, ale ta ogólnie jest najfajniejsza. Ma takie o. Ma takie fajne, różne kolorowe cienie. Taki o, zwykły tutaj, taki trochę ścięty. Nie za taki ciekawy, ale dobra. I bierzemy tutaj sobie ten jasny kolor i troszkę tego ciemnego i tak mieszamy to razem. I po prostu tutaj sobie robię taką troszkę linię pod okiem. O, tu jeszcze mi się krem nie rozmalował. I taką linię pod okiem trochę. I też tu. Teraz sam brązik na powiekę. Ten. Już chyba od ponad roku i już tutaj jest końcóweczka, ale on jest tak zarąbisty, mówię, jak zużyję go, to dopiero sobie kupię nowy, bo jakbym teraz kupiła sobie nowy, to bym go już nie używała, tylko bym używała do tego nowego, a ten by poszedł do kosza. Dlatego staram się nie marnować. Makijaż gotowy, taki delikatny, ale jest. Dobra, mamy to. Jestem gotowa na dzisiejszy dzień. Mam tutaj taki płyn do sprzątania łazienek. Całą kabinę. No.
gadam. Bo wzięłam się ze sprzątania dzisiaj. Bo dzisiaj w sumie ja to tak sprzątam ogólnie jak mam wenę. A dzisiaj mam wenę na sprzątanie. Marek. Co powiesz, Marek? Marek dzisiaj będzie jadł na obiad zupę. Krupnik. Wczoraj, nie przedwczoraj. Bo robiłam wczoraj krupnik i mi się trochę przesadziło z kaszą i jest gęsty jak byk. Ale Marek twierdzi, że dobry, przynajmniej będzie miał pełen żołądek. Nie? Normalne. A ja zaraz zrobię placuszki z bananami. Dobra, to was zapraszam do gotowania z nami, ze mną, dobra. Tutaj sobie postawię telefon, żeby było dobrze widać, okej. Okay. Więc tak, mamy banany. Z jednego zrobię sobie placuszki, dlatego że Marek nie jada placków, a z dwóch spróbuję sobie zrobić lody. Orzechy włoskie. O, sobie przywiozłam z domu. Dużo. Wczoraj Marek je. Tłuk. Mała miska. Jeden banan i kot, który chodzi po placie. Za telefonem. Nie, Mila? Bierzemy sobie jednego banana. Możesz wejść stamtąd, panienko? Bo mi zasłaniasz kadr. Co? Możesz wyjść? Milka, zejdź! 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 Nie dyskutuj ze mną. Mogę cię przeprosić na chwilę? Możesz. Potrzebuję cukier waniliowy. A? Nie, potrzebuję cukier waniliowy. Banany są... Co ona tam ukradła? To Mila? No, że się oblizywała? Nie wiem. Może tego kija, bo ten kij tutaj był i ja tego kija wzięła stąd. Dobra. Mamy to. Dobra, moi drodzy, ja idę teraz do sklepu. Pa! O Jezu, ale przeciąg. O, dziękuję bardzo. Pogoda nie jest idealna, po prostu wieje, jest chłodno, ale ja mam ciepły sweterek z wiskozy, więc nie jest mi ani gorąco, ani zimno, po prostu idziemy teraz na mały shopping, bardzo zabieram z sobą. Tutaj mamy piękne drzewa, duże.
Dziękuję. Przyszłam. Już. Co? No już. No, mamy 4 bileciki na zieloną granicę. Marek się jara. To będzie ten, o tej właśnie, o tej granicy, o tych uchodźcach. No. Więc mamy bileciki. Kurde. Jakie to jest dziwne, że było teraz tak ciepło ostatnio, przedwczoraj. Było 29 stopni, a dzisiaj jest kurde tak zimno, że masakra. My wracamy do domu. Ja mówię, co tutaj tak ciepło jest? Tak cieplutko tutaj jest, że normalnie byłam w szoku. Ja patrzę, kurde, a grzejniki gorące. Także w szoku jestem. Szybko przykręciliśmy grzejniki, żeby nam się tutaj nie za bardzo rozgrzało. Nie chcemy się tak zbytnio, wiecie, rozpraszać, jak to było z rodzicami, bo oni to totalnie po prostu uwielbiali, jak było tak ciepło, że można było normalnie chodzić na pół nago. No, grzejnik już się studzi trochę. No, także do następnego razu. Pa! Pa!